Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy, w którym będę testował Land Rovera Defendera. I teraz mam do Was takie tutaj pytanie od prowadzącego. Który to jest rok produkcji? Otóż to jest 2006, ale mógłby być prawie dowolny, ponieważ to, co znacie jako Defender, w teorii produkowano do 83 do 16 roku, ale tak naprawdę historia sięga jeszcze dalej. Ale zanim przejdziemy do tej historii, zamienimy kilka słów z właścicielem, bo jest to właściciel, od którego już któryś raz biorę dziwne auto, więc fajnie by było go Wam przedstawić, żeby trochę opowiedział swoich dziwnych historii motoryzacyjnych. Żeby Wam wprowadzić troszeczkę postać, o którą tutaj obok mnie widzicie, to jest Artur. Artur udostępnił już Porsche Cayenne, jeśli kojarzycie człowieka, który wyjmował bezpiecznik, żeby upalać Porsche w terenie. To jest właśnie on, ale to nie jest jedyny jego dziwny wybór motoryzacyjny. Stoimy zresztą obok jednego z takich dziwnych wyborów motoryzacyjnych Artura. Powiedz mi, dlaczego Defender, a czy tam Defector, czy tam Defekator? To jest bardzo proste. Kocham brytyjską motoryzację, a to jest odpowiednik tarpana. Tylko Scott Inund. Pociągnijmy ten wątek. Czyli chciałeś mieć brytyjskiego tarpana, to jest uzasadnienie, żeby kupić Defendera. Znaczy, to jest tak spartański samochód i tak mimo wszystko gówniany, że generalnie jazda nim jest po prostu cudowną przyjemnością. Jakby to jest coś, co trzeba przeżyć, bo rzeczywiście samochód wydaje się być bardzo spartański, a z drugiej strony wcale taki nie jest. Jeździ się nim bardzo przyjemnie i potrafi sobie naprawdę nieźle poradzić w terenie. Jakby zawstydzi bardzo dobrze przygotowaną terenówkę na każdej praktycznie drodze. A teraz porozmawiajmy właśnie o tej historii Land Rovera, bo tak naprawdę Defender powinien się nazywać po prostu Land Rover, bo tak zaczęła się jego historia. Jeśli wydaje Wam się, że to powiedzmy bardziej te rejony, gdzie trwały najcięższe walki, oberwały podczas II wojny światowej, otóż Wielka Brytania też porządnie oberwała ekonomicznie, więc realia lat 40. były takie, że stal była racjonowana, różnego rodzaju surowce były racjonowane, a nacisk rządu był na to, by produkować samochody potrzebne do odbudowy gospodarki i odbudowy kraju. Rover, który wówczas produkował głównie pojazdy, nazwijmy to ekskluzywne, luksusowe i tak dalej, stwierdził, że no, musimy zaproponować teraz coś innego. I zainteresowali się amerykańskim Jeepem Willisem. Pewnie kojarzycie tego łazika bardzo popularnego podczas II wojny światowej. I na podstawie tego Jeepa Willisa zaczęli projektować swój własny samochód, jeszcze wówczas nie nazywany terenowy, tylko rolniczy. Samochód przeznaczony dla rolników. I w ogóle pierwsze wersje czegoś, co miało stać się Land Roverem, teraz znanym jako Land Rover Series, to były pojazdy na przykład wyposażone w wypustkę od wału napędowego idącą do napędzania sprzętu rolniczego podpinanego z tyłu. Tak czy siak, przyspieszmy trochę wydarzenia. Powstał pierwszy Land Rover. Nazywał się po prostu Land Rover. I ten oto pojazd oczywiście trafił do rolnictwa, trafił też do wojska, do armii różnych krajów wspólnoty brytyjskiej, takich jak na przykład Australia, i wytrwał w produkcji naprawdę długo, ponieważ jak już wspomniałem, nazwa Defender pojawiła się dopiero w 83, tylko dlatego, że krótko wcześniej Land Rover doczekał się wreszcie innego modelu niż to, co jest tutaj, ta terenówka, bo doczekał się Land Rovera Discovery. I wtedy było trochę dziwnie, bo był sobie Land Rover Discovery i był sobie Land Rover 90 i 110. 90 i 110 to proste, krótki i długi Defender, czy po prostu krótki i długi Land Rover. Tu jest mowa tak naprawdę w calach oczywiście, bo po co liczyć cokolwiek w centymetrach albo w metrach, trzeba w calach. No to jest po prostu długość rozstawu osi. No więc w 83 ujednolicono tę nazwę. Zaczęło się to nazywać Defender. To się dalej sprzedawało, już wtedy właśnie z jednej strony do użytku armijnego, a z drugiej strony coraz mocniej zaczęto to pchać jako taki samochód, powiedzmy, lifestyle'owy. Do rekreacji, do jeżdżenia sobie w terenie, na ryby, na grzyby, do lasu i tak dalej, mimo wszystko zachowując dalej tą starą konstrukcję. Tylko że ten wóz z czasem zaczął przegrywać nierówną walkę z normami. Normami bezpieczeństwa, emisji spalin i całą masą innych. W międzyczasie w ogóle
ten pojazd przewinął się przez różne właścicielstwa. W latach 70. był to legendarny brytyjski koncern British Leyland. Miał też swoją erę tutaj, a raczej miało BMW. BMW stwierdziło, że chce się pozbyć wszystkiego poza Mini i odsprzedało Land Rovera tacie, ale nie swojemu tacie, to jest najgorszy po prostu żart, jaki opowiedziałem w życiu, tylko takiemu koncernowi, tata z Indii. To jest taki duży koncern. Oczywiście Defender w końcu musiał zejść ze sceny, ponieważ jakby no odstawał od tego, czego oczekują obecnie klienci i odstawał od norm, więc produkcję zakończono dopiero w 2016. Tak czy tak, z niewielkimi tak naprawdę zmianami, wóz był w produkcji, o Jezu, teraz nie pamiętam, 48 do 2016, to tam będzie ile, 70 lat? I ten oto właśnie pojazd jest tutaj przy nas, obok, znaczy przy mnie w sumie, bo wy to oglądacie na ekranie. Pomimo tego, że nawet, no nawet 20 lat nie ma w tej chwili, to wygląda jakby miał 50. A teraz pooglądajmy sobie Land Rovera Defendera. Jeśli chodzi o stylistykę Land Rovera Defendera, z kilometra widać, że od lat 40. czy 50. zmieniło się bardzo niewiele. Prostokąt na prostokącie, prostokątem pogania. Jedyne, co się delikatnie zmieniło, znajduje się z przodu, to za chwilę. I piękne jest to, że oni zachowali nawet takie konstrukcje lat 50., że tutaj będę zaraz, tutaj prawda, damy przybiteczkę piękną, widać linię zgrzewu elementów znajdujących się pod blachami albo zgrzewu wzmocnień tej blachy, które nie są nijak w ogóle ukryte. Tutaj nity nie są ukryte. To wszystko jest prawie że tak samo jak te kilkadziesiąt lat temu i to przez to wygląda naprawdę dobrze, rasowo i jakby powiedzmy odcina się od tych wszystkich fikuśnych jakichś tutaj dziwnych, stylistycznych, z japońskich zabiegów, pokazując brytyjską dominację na morzach i na całym świecie i przypominając o glorii i chwale imperialnego braku sprawnych samochodów i wykonywania elektryki, która się nie pali, jak tylko na nią spojrzysz. Tym, co się najbardziej zmieniało na przestrzeni życia Land Rovera, aka Land Rovera Defendera, był oczywiście silnik, zwłaszcza, że trzeba było zwiększać moc, bo miał regularne problemy z byciem zbyt słabym, a też trzeba było walczyć o normy emisji spalin. Oczywiście tym, do którego wszyscy najbardziej się pałują, jest ten z V8-ką Bożą kurwa tego tutaj. To akurat mamy dość rozsądne rozwiązanie, czyli turbo diesla TD5, 122 konie, ale za to jakiś tam milion niuta chyba, 350. Ciekawostka, jeśli chodzi o ten silnik, poza tym, że to haha Land Rover, więc wiadomo, haha będzie się psuł, jest taka, że w ramach oszczędności Brytole wymyślili, że jest tutaj 5 cylindrów, ale świece żarowe na rozruch będą tylko 4, bo piąta jest zbędna. Na co komu? Jeden cylinder nie będzie miał świecy żarowej i nie interesuj się dlaczego, bo kociej mordy dostaniesz. Land Rover też ewidentnie myślał o tym, że właściciele, kupując sobie tak pradawny pojazd, mogą być też pradawni, więc tutaj poinformował ich, że w tym samochodzie już zalali chłodnicę płynem chłodniczym, a nie wodą, więc nie trzeba spuszczać wody na noc. Piękne. 2006 rok, informacja nie spuszczaj wody z chłodnicy. To mogło być tylko w Defenderze. Defenderze, który oczywiście nie wspomniałem, konstrukcyjnie jest na ramie, no bo na czym by mogła być prawilna stara terenówka. Co więcej, obie osie są na sztywnych mostach, ale co jest jeszcze lepsze, spójrzcie jak wygląda układ kierowniczy, no jakiś UAZ, jakieś pradawne konstrukcje terenowe, żuk, coś ten deseń, jakiejś normalnej maglownicy, ani widu, ani słychu. Swoją drogą te drążki to nie jest jedyne takie powiedzmy pradawne rozwiązanie, bo na przykład hamulec ręczny nie jest realizowany przez normalne hamulce, tylko jest to bęben na wał napędowy, nie wiem czy stąd będzie go widać, obawiam się, że nie. Ale gdzieś tam jest taki bęben, który jest na wale napędowym i przez niego jest realizowany hamulec ręczny. Napęd 4x4 jest stały, mamy za to blokady dyferencjału. Tutaj jest, proszę bardzo, diff lock, a tu mamy reduktor. Jeszcze ciekawostka co do koloru. Ten kolor, który tutaj widzicie, jest nawiązaniem do koloru pierwotnych Land Roverów, a zapytacie skąd się wziął w ogóle ten kolor tych Land Roverów. Otóż on się wziął z tego, że malowano je nadmiarową farbą do kokpitów samolotów jeszcze z czasów wojny. I ten kolor tutaj jest pewnym nawiązaniem właśnie do tych czasów.
Słuchajcie, wchodzimy do środka Defendera poszukiwać zaginionej chwały Imperium Brytyjskiego. Otóż odrobina tej chwały znajduje się w drzwiach. Nie wiem, jak to jest możliwe, pewnie przez to, że ma niski przebieg, ale zobaczcie, jak one się zamykają. To są zamknięte drzwi. No teraz nie, ale... I już zamknięte. Niezwykłe. Wygląda, jakby trzeba było trzaskać. Zwłaszcza, że całe to wnętrze, zanim Wam opiszę jego stylistykę, tutaj nie ma żadnych dywanów, żadnego materiału. Te fotele na przykład wyglądają, jakby były materiałowe, ale nie są. To też jest Sky, to też jest plastik. Tu wszędzie jest guma i plastik, tak żeby można było myć ten wóz zwyczajnie szlauchem wer szlaufem. Nawet ta podsufitka jasna, to też jest Sky. Jak wsiądziemy do środka, to można mieć flashbacki z tarpana. Jako, prawda, człowiek, który jeździł tarpanem honkerem. Nie różni się to wiele. Ogólnie, jak na 2006, to ten wóz nie ma nic wspólnego z samochodami z 2006 roku. Bo tak, zobaczcie, deska to jest kawał badziewnego plastiku, który oczywiście się tutaj rusza pod ręką i skrzypi. Ma fakturę jak w Ładzie Samarze w ogóle. Jest to po prostu czarny plastik, konsola środkowa z najprostszymi możliwymi zegarami. Bardzo ważne, nie ma obrotomierza, ale jest zegarek, więc można sobie za pomocą zegarka liczyć w godzinach czas przyspieszenia do setki. Co jest jeszcze lepsze, to jest obsługa nawiewów. No tutaj mamy taki nawiew o tym prostym tutaj przełączniczkiem. Siup, siup. Mamy ustawianie tego, jak będzie wiało, ale jeśli chcemy prawdziwą wentylację, to tutaj mamy dyndzle od zamykania i otwierania klapek na podszybiu i wtedy dopiero mamy prawdziwą wentylację. Wyposażenie, jak widać, jest bardzo zaawansowane, czyli go praktycznie nie ma. Tutaj na przykład byłyby przyciski od włączania szyb elektrycznych, ale są ręczne, więc tylko są takie, że można sobie pomacać. Tu nie ma nic. Ale co trzeba oddać Land Roverowi Defenderowi, no bo mówię, że wygląda brzydko w środku, że jest jak lata 70. i tak dalej, ale to wszystko jest podyktowane jedną rzeczą, czyli użytecznością i przede wszystkim użytecznością w terenie. Da się myć szlaufem? Da się. Nie ma fikuśnych elementów, nic się nie ułamie, nie rozpieprzy, nie zaleje. Więc pod tym kątem wóz jest dobrze przygotowany i to zresztą też nie jest jedyna rzecz. Na przykład można go topić do tej wysokości, bo tam dopiero w skrzynce hermetycznej jest komputer sterujący silnikiem i dopiero jak go zalejesz, to masz problem. Dalej, jak szukamy jakichkolwiek objawów nowoczesności, no to pojawiły się cup holdery i półeczka i to jest koniec nowoczesności. Reszta pełnym ryjem, jakieś lata 70. Tarpan dzwonił, żeby oddać mu wnętrze. Natomiast co jeszcze dzwoniło i mówiło, że lata 50. chcą ten wóz z powrotem? Otóż tak. Łokciem to ja już tutaj walę w szybę. Pedały wszystkie są przesunięte na maksa do lewej, na zewnątrz auta. Kierownica też. I to jest niewygodne, ale ma swoje uzasadnienie. Otóż jeśli otworzę sobie szybę, to jest zrobione tak, żebym mógł się przez tą szybę wychylić w ten sposób i bez problemu prowadzić auto, patrząc na to, na co najeżdża mi koło. Więc pod kątem terenowym to nie jest takie głupie. Czasami mój geniusz mnie przeraża. Zapomniał nagrać ujęcia, to zdejmę kamerę z ryja, to wtedy będzie lepiej. Ale skoro już pozycja za kierownicą tutaj nie jest zbyt cudowna, to mogę przynajmniej powiedzieć, że jest coś cudownego w życiu każdego człowieka, czyli jedynie słuszna porównywarka, na której można kupić sobie OCL lub AC z cashbackiem 150 zł i z linkiem polecającym, który dostaniecie, jak skorzystacie, jak wyślecie, ktoś skorzysta, dostajecie po 50 zł aż do 2000 zł, także sprawdźcie sobie, może Wam fajnie wyjść to OC z linku w opisie na Mubi Pyly, a lecimy teraz dalej z obczajaniem wnętrza Defendera. Tylna ławka to jest hit. Nie wiem, jak oni to przepchnęli w 2006 roku bez tylnych zagłówków, ale jakoś im się udało. Jedyne wygodne siedzenie to na środku, pozostałe kolana w oparciu siedzenia z przodu. Kolejna ciekawa sprawa, ten wóz w ogóle nie jest szczelny, zobaczcie. Tam normalnie prześwituje nam słońce, a raczej ziemię widać. Natomiast co jest piękne, to jest to tutaj, prawda, z tyłu. Są to dwie ławeczki, proszę bardzo. Te ławeczki się ogólnie można sobie tutaj złożyć, żeby wsadzić więcej ładunku. Tu są nawet zaczepy do tego ładunku. Tak się składa te ławeczki. Można zdjąć w ogóle tą wyściółkę piękną. I tu z tyłu, na każdej z tych ławek, może jechać po
dwie sztuki ludzi. Co ciekawe, to jest ostatni rok, kiedy jeszcze można było coś takiego robić. Od 2007 zmieniono wnętrze, to już było niedopuszczalne. Kolejna ciekawostka jest taka, że Brytyjczycy są doskonali w wymyślaniu dziwnych praw, a potem ich omijaniu. Więc w pewnym momencie było tak, że produkowali Defendera w wersji 12-osobowej, sprzedawali go jako autobus i przez to on był zwolniony z jakiegoś tam podatku i był tańszy od nawet najkrótszego, najmniejszego, najbardziej ubogiego Defendera. Także witamy w Wielkiej Brytanii, takie no, czy masz licencję na to, żeby mieć krótkiego Defendera? Także to wszystko jest tutaj naprawdę przemyślane pod kątem praktyczności i najprostsze jak się dało. To jest wóz do jazdy i pracy w terenie, a nie do tego, żeby przyszpanować albo żeby było wygodnie, bo tu po prostu nie jest wygodnie. Powinniśmy się cieszyć, że tu są już otwierane w dół szyby, bo bardzo długo, chyba do lat 90. były odsuwane, jak w tarpanie. A zresztą tylne nadal są odsuwane. Tu się odblokowuje i w ten sposób się otwiera. Dlaczego jest gówniany? Ponieważ konstrukcyjnie to są głębokie lata 50. Samochód jest jakby w ogóle nieprzystosowany do realiów. Ten jest z 2006 roku, więc dopiero osiąga pełnoletność. A jak postawimy obok samochody z tego okresu, to mamy chociażby, nie wiem, BMW X5, czy jakieś tego typu pojazdy, czy Porsche Cayenne, wspomniane wcześniej, które nawet jest starsze, bo mój egzemplarz był z 2003 roku. A mamy tutaj do czynienia z czymś, co naprawdę jakby w tamtych latach 2000 plus można powiedzieć, że było już wyrobem samochodopodobnym, a nie samochodem adekwatnym do tego, co się poruszało po drogach. A mimo to daje bardzo dużo frajdy, siedzi się mega niewygodnie, jest bardzo mało miejsca, jest głośny, nie ma żadnego wygłuszenia, a i tak powoduje wielki uśmiech na twarzy, jak się nim jedzie. Porozmawiajmy teraz o tym, jak się jeździ Defenderem tam, gdzie on został stworzony, żeby nim jeździć. Czyli poza utwardzonymi drogami, a zaczniemy od wyzwania Actimela, w którym z wielkim przerażeniem będę próbował przejechać kałużę, która ma pewnie tyle głębokości, ale za to mój skill jest takiej wielkości, za to mój więc na pewno mi się uda. No dobra, teraz już jedziemy sobie taką typową drogą polną dla traktorów. Defender to jest trochę taki traktor. No i tutaj właściciel mi mówił, że on w ogóle jest niewygodny. Ale ewidentnie dawno nie jeździł tarpanem albo honkerem, ponieważ w porównaniu z jakimś obsranym tarpanem, honkerem czy innym gównem pokroju Uaza, to jest samochód luksusowy. Ja se jadę, proszę bardzo, na moje pole je orać i kieruję sobie jedną ręką, o cyk, fuch, rozwalony. Tutaj mógłbym mieć zimny łokieć, gdybym po tej stronie miał w ogóle szybę. Naprawdę nie najgorzej wybiera te spore nierówności ten pojazd. Aż jestem pozytywnie zaskoczony. W ogóle dało się to pewnie już wyczuć w tym odcinku, ale Defender mi się podoba. Naprawdę ten wóz mi się podoba. Jest tak chamsko prostacki, jest tak cudowny, jest 2006, a tu wszystko jest jak w latach 70. No po prostu wszystko. Jakby nie miał katalizatora, to w ogóle, a katalizator można wyciąć i zarobić. Pozdrawiam profesora Chrisa. No to już byłby idealny. Taki lepszy tarpan, tak jakby zrobić tarpana, ale dobrze. To wtedy powstaje Defender, bo też się psuje, ale nie aż tak bardzo jak tarpan na przykład. Ej, cudowny jest, naprawdę uwielbiam. Jeszcze dotykam tej kierownicy. Jakby w 2006 już każda kierownica miała jakąś skórę, jakieś miękkie wyściółki. A ta skóra jest zrobiona z takiego najchujowszego plastiku, jaki istnieje na świecie. I to jest coś pięknego. To jest coś rewelacyjnego. Patrzę na te zegary, lata 70. dzwonią i mówią, żeby im je oddać. One w ogóle nie są w linii mojej twarzy. One są stworzone tak, że jakbym miał tutaj ryj za oknem, to bym widział wszystko super. Nigdy też nie jechałem wozem, w którym aż tak źle ustawione by były pedały, kierownica i wszystko względem kierowcy. To wszystko jest stworzone do tego, żeby stać na zewnątrz auta albo wychylać się z auta i w ten sposób ten wóz prowadzić. Jakby w 100% do tego i zresztą wam to zaprezentujemy, ponieważ ten wóz naprawdę pozwala się prowadzić bez obecności kierowcy w środku. Można go prowadzić jak psa na smyczy. Jak to się robi? Otóż mamy zapięty reduktor, sprzęgiełko sobie puszczamy, Defender już nam ruszył i trzeba po prostu, prawda, tutaj wysiąść. Można sobie zamknąć drzwi i wyprowadzamy Defendera na spacer. Także jak mamy problem jakiś, nie wiemy po czym mamy przejechać, to możemy
zapiąć pierwszy bieg, reduktor i iść wzdłuż samochodu i tak sobie nim kierować. Jak już nie trzeba, no to trzeba se, prawda, wskoczyć, wcisnąć sprzęgło, zatrzymać, zrobione. Doskonały jest też ten fotel. Fotel, na którym siedzę, jest dokładnie takiej samej, rewelacyjnej wręcz, zjawiskowej jakości, jak oszczane taburety w Polonezie Karo. No po prostu to samo. Oparcie profilował idiota, debil albo ktoś, kto był niewidomy, ponieważ jest potężna lordoza, ale za to nie ma żadnego podparcia pod łopatki. No bo przecież to jest dla frajerów. To w ogóle nie jest potrzebne. Zaczynamy zabawę. Wjeżdżenie Defenderem po asfalcie. I na dzień dobry już jestem w stanie poczuć coś, co da się też poczuć w tym wozie, kiedy jedzie się w terenie. Po pierwsze, no ten TD5 jest chyba trochę jednak za słaby do tej budy, bo to prawie nie przyspiesza. A po drugie, co jest jeszcze w sumie zabawniejsze, to jest to, że ten wóz nie jest prawie kompletnie wygłuszony, co kończy się takim cudownym zjawiskiem, w wyniku którego słyszysz każdą drobinkę gruzu, błota czy gówna, która uderza od spodu w cieniutką blachę pozbawioną jakiejkolwiek izolacji. No i teraz uwaga, rozpędzamy się, wjechało turbo, więc przez chwilę poczułem nawet jakby ten silnik cokolwiek ciągnął. Powoli zbliżamy się do prędkości naddźwiękowej, ponieważ zbliżamy się do 55 km na godzinę. W tej sytuacji przeciętny tarpan zacząłby już gubić elementy nadwozia. Defender jeszcze jest w jednym kawałku, więc wrzucamy piąty bieg i zaczynamy działanie maszyny losującej, wybierającej pas, po której będziemy jechać, po którym będziemy jechać, nie umiem mówić po polsku, bo jak widzicie, muszę walczyć z tym cudownym, przedpotopowym układem kierowniczym, jak w żuku, jak w tarpanie. Wóz ma 39 tysięcy km przebiegu, chuj tam, jakby i tak ledwo trafiasz w pas, luz na kierownicy jest tej wielkości, tańczę sobie makarenę wężyka na drodze, a osiągnąłem dopiero 80. Ten wóz, 2006 rok, 130 km maksymalna prędkość, 130 km na godzinę, cudowny pojazd, naprawdę. Dawno nie widziałem czegoś tak dobrego, jeśli chodzi o jazdę po asfalcie, także w dużym skrócie, ewidentnie, kiedy projektowali, dobra, co ja pierdolę, projektowali, to w ogóle nie wpadli na to, że ktoś będzie tym jeździł po szosie, bo szos w tamtych czasach było po prostu mało. A że to przetrwało do czasów, kiedy prawie każda droga jest utwardzona, no to po prostu ktoś w Land Roverze wzruszył ramionami i powiedział, chuj zostaw tak. No i właśnie Land Rover Defender to jest w dużym skrócie jedno wielkie, chuj zostaw tak. Podsumowując, Defender ma same zalety. Psuje się, nie nadaje się do jazdy po asfalcie, jest przestarzały. Idealna fura, bardzo mi się podoba. Trochę jakby ktoś zrobił tarpana Honkera, tylko dobrze. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, ponieważ to będzie podsumowujący, potężny, długi odcinek z Argentyny, zakończający wyprawę polonezem przez Amerykę Południową. I to tyle. Pamiętajcie o jedynie słusznej porównywareczce OC i AC w opisie. Elo.